Zaczynamy od pierwszego pytania. Dokąd zmierza rynek dzisiejszych promocji? Czy w warunkach wysokiej inflacji, pogarszającej się kondycji gospodarki, sieci handlowe jeszcze stać na oferowanie konsumentom atrakcyjnych rabatów? Poproszę o zabranie zdania panią Ewę Ratajczyk. Myślę, że zupełnie inaczej radzą sobie z tematem sieci, które bezpośrednio pracują z producentami, które mogą się zatowarować na długi czas, które mogą oferować te produkty w sprzedaży bezpośredniej od producentów, chociaż ryzyko wtedy, że te koszty poniosą producenci, jest duże i to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast zastanawiam się, czy nas będzie stać jako społeczeństwo na to, żeby tych promocji nie było. Czy klienci nasi nie odwrócą się, jeżeli tych promocji nie będzie, a one teraz są, bo w pierwszym kwartale ze względu na szalejącą inflację 20% więcej notujemy promocji w ogóle jako rynek. Sprzedawać ceną potrafi każdy i myślę, że klienci przyzwyczajeni do coraz większych tych upustów i coraz więcej tych akcji będą żądali coraz więcej, w cudzysłowie, co też bardzo mocno wpłynie na finansowe kondycje przedsiębiorstw. Myślę też, że bardzo mocno będziemy szukać innych metod zachęcania klientów do tego, żeby z nami pozostali, żeby ta bliskość z konsumentem, z klientem była zachowana. Odpowiedzią na to, co się dzieje, są również marki własne, które też, to już nie jest najtańszy, najgorszy produkt, tylko to jest bardzo dobry produkt w bardzo dobrej cenie. Często marki własne kreują potrzeby konsumenckie i takie postępowanie to też jest walka o klienta, zwłaszcza, że już widzimy teraz po tych dwóch, prawie trzech kwartałach, że klienci bardzo mocno zmieniają preferencje zakupowe, zastępując produkty, które dotychczas kupowali, produkty brandowe, ich tańszymi odpowiednikami. Więc to jest ten kierunek, w którym sieci na pewno będą zmierzać. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że cena to nie jest tylko i wyłącznie atrybut dobrej promocji, bo dobra promocja to jest pokazanie klientowi dobrego produktu, pokazanie, jaką wartość niesie to, że on nas odwiedza. Więc tutaj zarówno utrzymywanie części tych najbardziej wizerunkowych, czy tych najbardziej, najczęściej produktów kupowanych na dobrym poziomie, to jest też rozwiązanie, no i pokazywanie klientowi okazji, które ma promocyjnych chociażby w aplikacji. Dziękuję serdecznie za odpowiedź na nasze pytanie, a teraz o uzupełnienie poprosimy pana Krzysztofa Szultkę. Dokąd zmierza rynek promocji i czy sieci na nie stać? Tak do końca to, biorąc pod uwagę megatrendy i sytuacje z ostatnich lat, które czynniki zewnętrzne totalnie odwracające rynek i oczekiwania klientów. No, myślę, że jakby pandemia była najlepszym przykładem i kwestia promocji na samym początku pandemii, podejście klientów do promocji. No, myślę, że wtedy zadane pytanie zaraz po odpowiedzi byłaby inna niż teraz. Teraz widzimy, że oczywiście klient jej oczekuje. Ja myślę, że sieci nie stać, żeby nie mieć promocji oczywiście. I to jest chyba najważniejsze. Osoba odpowiedzialna za cały obszar marketingu, nie tylko promocje, patrzy na to dużo szerzej. Tak jak moja poprzedniczka powiedziała, to jest oczywiście promocja jest tym narzędziem może najbardziej w sposób widoczny w krótkim terminie, w doraźnie realizującym cele biznesowe, czyli mająca w przypadku sieci FMCG wpływ na ilość transakcji i wartość koszyka. Natomiast też przyłączy się do tego głosu, że zdecydowanie trzeba myśleć dużo, dużo szerzej, nawet przewidując właśnie kolejne, oby nie, ale oczywiście nie możemy tego wykluczyć, czynniki zakłócające, nad tymi pozostałymi narzędziami. Promocja też powinna zlojalizować. Oczywiście często mówimy, że lojalizowanie poprzez promocję jest najdroższe i tą lojalność można stracić za przysłowiową złotówkę klienta, ale jakby budując poza promocją, inwestując w inne narzędzia, no tutaj znów pewnie wielokrotnie pojawi się wątek
aplikacji czy tego digitalu. No, mówimy o gazetkach, w aplikacjach. To jest też tak, że biznesy patrzymy na koszty promocji też przez pryzmat nie tylko utraconej marży, ale całościowych kosztów komunikacji tej promocji. Dziękujemy serdecznie za Pana wypowiedź. A teraz kolejne pytanie. Dokąd zmierza rynek dzisiejszych promocji i jakie są w tym zakresie bieżące oczekiwania konsumentów? I czy one faktycznie pokrywają się z tym, co obecnie sieci handlowe oferują? O odpowiedź poproszę w pierwszej kolejności pana doktora Pawła Jurowczyka. Jaka jest perspektywa konsumentów? To jest tak, że niezależnie o jaką kategorię też zapytamy, to zawsze w pierwszych odpowiedziach się okazuje, że najważniejsza w procesie zakupu i w procesie wyboru jest cena. Jest cena i promocja. To czasami się zmienia też miejscami i niezależnie czy pytamy, czy rozmawiamy o produktach żywnościowych, czy kosmetycznych, czy tekstylia, to te dwie rzeczy są na pierwszych właśnie też miejscach. I jeszcze 5-6 lat temu zaczynaliśmy obserwować jakość w kategoriach żywnościowych, a sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili, czyli tak naprawdę to ostatnie miesiące i lata, to żyjemy w czasach naznaczonych ciągłymi też kryzysami. I konsumenci to odczuwają, my to odczuwamy i na znaczeniu jeszcze większym właśnie ta cena nabiera, bo każdą złotówkę, jak wiemy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię też oczywistości, to oglądamy już z każdej strony 2-3 razy, a jestem też zdania, że w ciągu miesiąca, dwóch to jeszcze się pogłębi, bo pierwsze te podwyżki zostały, już odczuwaliśmy je w sierpniu, następne we wrześniu. W listopadzie dojdą nam podwyżki związane z rachunkami, które otrzymujemy raz na miesiąc bądź dwa. I to jest ten moment, gdzie te promocje zyskają na znaczeniu. Z perspektywy konsumentów nasz apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak dużo jest promocji w jednej kategorii, to świadomie, podświadomie też zaczynamy tych promocji oczekiwać w innych kategoriach. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do promocji od lat 90. Tak jak właśnie już zostało to powiedziane, łatwo jest klienta tą promocją przyciągnąć, ale jeszcze łatwiej go też jest stracić, więc promocje, które wydaje się, że będą zyskiwały w najbliższych miesiącach na znaczeniu, to właśnie te związane z ceną. Dziękujemy serdecznie za wypowiedź, a teraz o uzupełnienie poproszę pana Marcina Lękiewicza. Z naszych badań z Kantarem, które zrobiliśmy niedawno, wyszło, że ponad 35% Polaków, i tutaj mówimy o takich personach polskiego smart shopera, to są shopperzy rozważni i pragmatyczni, którzy mówią, promocja jest dla mnie super ważna, ale chcę promocję na marki znane i lubiane. Czyli na te marki, którym ufam, które wiem, że jakościowo mnie nie zawiodą. I to jest największa grupa, jeżeli chodzi właśnie o taką kategorię smart shoppera. Teraz ostatnie badania Nielsen IQ pokazują, że ponad 80% Polaków mówi, że to promocja drive'uje mi tą decyzję zakupową, drywuje mnie do sklepu i oczywiście sieci handlowe później będąc już w tym otoczeniu stacjonarnym są w stanie pewnie budować swoją marżę na innym całym koszyku. Mówiłem o tych shopperach rozważnych, pragmatycznych, ale też moja rozmówczyni wspominała tą zmianę z perspektywy kupowania produktów markowych na marki znane i lubiane. My również zauważamy taki product switching na poziomie samych kategorii, czyli osoby, które wcześniej kupowały łososia, czy akurat u nas w aplikacji dodawały do list zakupów, teraz dodają częściej kurczaka. To samo widzimy w kategorii masło i margaryna. Więc na pewno analizując właśnie takie intencje zakupowe z poziomu nawet tworzenia list zakupów, widać jak bardzo te promocje są kluczowe. Nie wiem, czy pamiętają Państwo 2-3 lata temu produkt Pepsi, jak wchodziło się do jakiegoś sklepu, to Coca-Cola była zawsze po 3,50, takie pół litra, a Pepsi było po złoty 80, złoty 90, była taka bardzo...
Tak, to były czasy jeszcze przed podatkiem cukrowym. I co my zauważyliśmy w naszych danych, że w tamtym momencie Pepsi pojawiła się w świadomości konsumenta jako ta, która jest zawsze na promocji i do tej pory tak to zostało. Czyli jak patrzymy na analizę tych setek tysięcy dodań produktów do listy zakupów, to Pepsi bardzo przebijają promocyjnie Coca-Colę, chociaż te ceny już teraz się zrównały. Dziękujemy serdecznie. A teraz kolejne pytanie. Czy ze względu na szalejącą inflację i pogarszającą się kondycję gospodarki w przyszłym roku sieci będą zmuszone robić mniej promocji dla swoich klientów? A może będzie zupełnie odwrotnie i towarów w promocji będzie więcej niż jest teraz? O odpowiedź poproszę panią Annę Krawczyk. W ogóle obserwując całą sytuację, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, to faktycznie widać, że no jesteśmy w takich czasach bardzo dynamicznych, ciekawych, ale również trudnych. I myśląc teraz o tym, jak te promocje będą zachowywać się w przyszłych okresach, to na pewno trzeba trochę popatrzeć na to, jakie są potrzeby naszego kupującego, naszego shoppera. I oczywiście my w Nielsenie mamy dostęp do bardzo wielu badań. Chciałam się trochę dzisiaj z Państwem podzielić tymi insightami. Na pewno mamy do czynienia na rynku z taką sytuacją, że z jednej strony mamy bardzo wysoką presję inflacyjną, i oczywiście shopper to czuje. Shopper widzi tą inflację raportowaną przez GUS. W Nielsenie również badamy inflację. Ona dotychczas była na poziomie trochę niższym niż ta raportowana przez GUS. Różnice wynikają z tego, że my faktycznie mierzymy tą inflację rzeczywistymi wartościami, ilościami, które przeszły przez kasę na rynku. Pamiętajmy tylko, że shopper nie widzi średniej, on nie widzi 17%, on widzi ponad 50% na maśle, widzi ponad 60% na cukrze i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jak popatrzymy na przykład na wskaźniki raportowane przez OECD, to tam bardzo dobrze widać, że w bardzo wielu krajach Europy, w tym w Polsce na przykład, inflacja producencka jest dwa razy wyższa niż inflacja konsumencka. Shopper sobie z tego nie zdaje sprawy, ale tak naprawdę producenci i detaliści bardzo mocno ograniczają tą presję inflacyjną dla konsumenta. Okej, konsument widzi 60% na cukrze, ale tak naprawdę tam mogłoby być dużo więcej. W związku z tym, że jakby ten wzrost kosztu wytworzenia produktu, no widać, że nie jest proporcjonalnie przekładany na wzrost cen detalicznych, no to mamy do czynienia z sytuacją taką, że kurczy się zasób marży łącznej po stronie producenta i po stronie detalisty. Więc można się spodziewać jakby, że tych inwestycji, tych pieniędzy na realizowanie promocji jakby będzie mniej. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia tutaj z potrzebami shoppera, który mówi, ale ja potrzebuję dobrych promocji. Proszę Państwa, jeżeli ja nie znajdę w Państwa sklepie dobrych promocji, to ja zmienię sklep. I to dzisiaj mówi nam 35% respondentów. Oczywiście można się zastanawiać, czy 35% to jest dużo czy mało, no bo zostaje nam jeszcze 65%, ale powiem szczerze, że ja nie bardzo chciałabym być w tej sieci, która utraci 35% swoich shopperów, naprawdę. Także to właśnie tutaj taką mamy sytuację. Dodatkowo powiem, że to 35% w tym roku, ono wzrosło o 7 punktów procentowych versus rok ubiegły. Także widać, że tych shopperów, którzy powiedzą, okej, zmienię sklep, bo nie ma tam dla mnie dobrych promocji, jest dosyć dużo. Zatem myślę, że na chwilę obecną i również w przyszłym roku ani detalistów, ani producentów nie będzie stać na to, żeby ograniczać promocje. Będą te promocje musiały być robione mimo tego ograniczonego zasobu marży łącznej detalistów i producentów. Powiem jeszcze Państwu, że Polska jest wśród krajów, gdzie mamy bardzo wysoką elastyczność cenową. Przed tą presją inflacyjną elastyczność w Polsce dla kanału hipermarketów i supermarketów wynosiła ponad minus 2. Należy to czytać tak, że przy 10% wzroście cen możemy spodziewać się blisko 20% spadków wolumenów. Przy inflacji następuje lekkie ograniczenie tej elastyczności cen regularnych, natomiast jak popatrzymy na elastyczności cen promocyjnych, to ta elastyczność wzrasta. I ona między kwartałem trzecim tego roku a pierwszym wzrosła o 10%. To nadal pokazuje, że shopperzy w Polsce są bardzo, bardzo, bardzo wrażliwi na zmianę cen. Dlatego uważam, że te promocje będą robione, ale należy bardziej patrzeć, wesprzeć swoje decyzje promocyjne
danymi i elastycznościami i zastanowić się, czy musimy promować konkretnie ten produkt, bo jeżeli produkt ma niską elastyczność cenową, to może warto zarobić tam więcej pieniędzy i te środki przeznaczyć na inwestycje w promocję cen produktów bardzo elastycznych. Dziękujemy serdecznie za tą wyczerpującą wypowiedź, wnoszącą dużo nowych danych. A teraz kolejne pytanie. Jakie działania w zakresie oferowania konsumentom promocji będą lub powinny być podejmowane w przyszłym roku przez sieci handlowe i jak one będą lub powinny być sprofilowane w kwestii aktualnej sytuacji na rynku? Odpowiedź poproszę pana Krzysztofa Szultka. Myślę, że część tych działań, przynajmniej część sieci takie działania już prowadzi, bo jakby kontynuując poprzednią wypowiedź, kwestia takiego smart planowania promocji i patrzenia na cały proces dużo, dużo szerzej, to jest kwestia dostępności promocji poprzez programy lojalnościowe, poprzez aplikacje, które są nośnikami kart lojalnościowych. No widzimy bardzo dynamicznie w ostatnich miesiącach, szczególnie w największym graczu w kategorii dyskontów, jakiego tempa może nabrać konwersja kart plastikowych na aplikacyjne. I to wszystko ma na celu no właśnie takie inteligentne dotarcie z promocją do tych klientów, w których no nie możemy nie zainwestować poprzez promocję, jednocześnie ograniczamy, no nie chcę używać kolokwializmu, rozdawnictwa tej promocji, mamy większą kontrolę i to jest jakby pierwsza płaszczyzna, do której wielu graczy już się przygotowało w jakimś stopniu wcześniej, część nadrabia zaległości w tym obszarze. Druga kwestia to jest też podchodzenie do tego miksu promocyjnego w taki sposób, żeby oczywiście drivery ruchu, one je wymusza też rynek i konkurencja. My musimy grać produktami, które są opiniotwórcze, które klienci porównują w sieciach. Natomiast kwestia dobudowania tego pozostałego elementu koszyka, który ma szansę, może pozwolić zminimalizować total utratę marży i to, co w sieciach poza trafikiem, poza ilością transakcji jest najcenniejsze, czyli średnia wartość koszyka i marża na koszyku, żeby tutaj też właśnie poprzez analitykę, poprzez coraz bardziej pewnie zaawansowane algorytmy, jakby myślę, że większość graczy na rynku już posiada gigantyczne bazy danych i wiedzy o swoim kliencie, natomiast wyzwaniem jest odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy do profilowania ofert, do wcześniej zrobionej dobrze segmentacji. Tak jak tutaj poprzedniczka powiedziała, absolutnie też się zgadzam. Niezależnie od tego, co by się wydarzyło na rynku, myślę, że trudno sobie wyobrazić sytuację jakiegoś maksymalnego ograniczenia czy wręcz rezygnacji z tego narzędzia. Dziękuję serdecznie i o uzupełnienie znów poproszę panią Ewę Ratajczyk. Też sobie nie wyobrażam, że nagle wszyscy zrezygnujemy z promocji. To myślę, że nie ma takiej możliwości. Natomiast oprócz tego, co pan powiedział o myśleniu, co promujemy i faktycznie zaprzęgnięciem analityki do mądrych, przemyślanych decyzji promocyjnych, dosyć istotny również jest dopasowanie do profilu sklepu, do misji zakupowych klienta, do typu klienta, z którym mamy do czynienia. Bardzo ważne, myślę, że teraz w Polsce obserwujemy w ogóle przejście od marketingu produktu do marketingu klienta, już wchodzimy w fazę tego marketingu wartości. I teraz, jeżeli te promocje będą coraz bardziej personalizowane, czy to poprzez zaprzęgnięcie analiz do całego tego łańcucha promocyjnego, czy przez używanie aplikacji i lojalizowanie klienta w różnych rodzajach programów lojalnościowych, bardzo też ważne jest zapewnienie mu tej wartości, bo ja cały czas jestem zwolenniczką jednak tezy, że promocje to nie wszystko. W sensie promocje tak, ale mądre. Bardzo dziękujemy za wypowiedź. A teraz ostatnie pytanie tego panelu. Jak dzisiaj konsumenci poszukują promocji? Korzystając z nowych technologii?
Jakiej wielkości rabaty działają na konsumentów? O odpowiedź poproszę pana Marcina Lenkiewicza. Myślę, że nie będzie to zaskoczeniem, jak odpowiem, że korzystają z aplikacji mobilnych. W taki sposób poszukują tych promocji. Korzystają z aplikacji mobilnych, tak jak tutaj większość pewnie reprezentantów biznesu w sieci handlowych, no wszyscy mamy aplikacje mobilne, je rozwijamy. W Polsce internet równa się mobile. Ponad 70% chyba internetu już teraz jest konsumowane na urządzeniach mobilnych i co więcej, ten telefon zabieramy z sobą do sklepów i poprzez różne technologie w sposób anonimowy jesteśmy w stanie również badać tych shopperów. Ja jednak jestem fanem podejścia do technologii, które pomagają w tych zakupach. One powinny być simple stupid, czyli tak super proste, żeby użytkownik czy shopper nie musiał się zastanawiać, jak z nich korzystać. Jeżeli chodzi o promocje, jakby wielkość tych promocji z naszych badań, właśnie które, tak jak powiedziałem wcześniej, robimy z Kantarem, shopperzy mówią, minimalny taki granica, albo od której chcieliby wystartować, jeżeli chodzi o atrakcyjność takiej promocji, to jest od 20 do 30%. I to są shopperzy świadomi, którzy korzystają z różnych aplikacji, porównują często ceny między sklepami i mówią, że nie mam tych 20-30%, to dla mnie cena nie jest, jakby ta promocja nie jest atrakcyjna. Technologia pomaga w zakupach i my o tym bardzo szeroko tutaj mówimy, o tej technologii Drive to Store, czyli chcemy, żeby konsument na koniec dokonał zakupu w naszym sklepie stacjonarnym, ale technologie w tym całym procesie, tym Path to Purchase pomagają. Jednak tworząc aplikację i ten cały proces pomagające w tej promocji, trzeba również zrozumieć, w którym momencie ten użytkownik z tej aplikacji korzysta. Ponieważ mamy aplikacje, które pomagają w tym, żeby zaplanować zakupy, żeby dowiedzieć się o promocji, wykorzystać kupon spersonalizowany, ale też mamy aplikację, którą główną funkcją jest po prostu odbicie karty lojalnościowej, prawda, już przy kasie, gdzie już te zakupy są skończone. I myślę, że marketerzy, którzy pracują jakby nad tymi projektami, powinni na tym skupić się, bo co możemy zrobić? To, co również bardzo wierzę, australijski profesor Byron Sharp w swoich badaniach jakby przedstawia, że jako marketerzy możemy wpłynąć na dostępność mentalną i dostępność fizyczną. Widzimy, co Dino zrobiło ze zbudowaniem dostępności fizycznej. Poszli tam, gdzie inni nie chcieli i myślę, że wygrywają. A my budując tą dostępność mentalną, czyli komunikację naszej promocji, w momencie, kiedy shopper planuje te zakupy, jesteśmy w stanie wygrać ten rynek i obserwując to, w jaki sposób marketerzy polscy do tego podchodzą, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Serdecznie dziękuję naszym gościom specjalnym za wyczerpującą i bardzo ciekawą dyskusję.